Iwona Dyszkiewicz, od 22 lat miłośniczka wsi, natury, eko i urzędu, bo urzędniczka. I Arek. Arek mąż. Jak zwykle w życiu wszystko jest kwestią przypadku i kiedyś ktoś znajomy powiedział mi, że widział lamy, żebym podjechała i to we Wrocławiu, w środku miasta, na Grota Roweckiego, żebym podjechała i zobaczyła, bo tam są lamy. Ja tak podjechałam, zobaczyłam dwa właśnie fajne pyszczki, ale stwierdziłam, że coś nie tak, to nie są lamy, to nie tak lamy wyglądają. I wieczorkiem po pracy otworzyłam internet i namierzyłam alpaki. Myślę, o, to są alpaki. No i tak ten internet oglądałam, skończyłam o 4 rano. Dodam, że wstaję, ponieważ mam różne obowiązki zwierzęce, niekoniecznie tylko alpacze. Mam jeszcze psy i koty. Wstaję o godzinie 5:15 rano, więc o 4 skończyłam oglądać internet. Zakochałam się w alpakach i tak się zaczęła moja przygoda. Najpierw się przeszkoliłam, później poszukałam weterynarza, później znalazłam im lokum, miejsce u siebie, wydzieliłam, pomyślałam, gdzie będzie im dobrze i na koniec zakupiłam z bardzo dobrej hodowli i tak się to zaczęło, a potem już te alpaki zaczęły się u mnie rodzić. Hodowla alpak, jak hodowla każdego zwierzęcia, jest na swój sposób skomplikowana. Trzeba mieć na pewno wiedzę, zarówno jak się ma kurki po to, żeby mieć jajka, hoduje gołębie, psy, koty, czy właśnie alpaki. Po prostu trzeba mieć podstawową wiedzę na temat tych zwierząt, znać ich zwyczaje, wiedzieć, w jaki sposób je pielęgnować, zapewnić im dobrostan. Ponieważ to nie są zwierzęta, które żywią się, mają baterie słoneczne przyczepione do głowy i żywią się wyłącznie trawą. One wymagają również pielęgnacji. Znam przypadek, gdzie ktoś po 2 miesiącach poprosił mnie o pomoc, a takiej pomocy udzielam na całym Dolnym Śląsku, bo jestem tutaj przedstawicielem regionalnym Polskiego Związku Hodowców Alpak. Mam zaszczyt być właściwie przedstawicielem regionalnym. To ktoś właśnie zapytał mnie, czy alpaki, co alpaki poza trawą jedzą. Dodam, że był to listopad, więc trawy już nie było w ogóle. Były to alpaki wychudzone, zabiedzone, ponieważ ta osoba nabyła alpaki po to, żeby je mieć. O, dla samego posiadania, natomiast nie nabyła wiedzy. A powinno to być w odwrotnej kolejności, na pewno przy każdym zwierzęciu, również przy chomiku. Ja myślę, że żadnej hodowli nie możemy traktować wyłącznie komercyjnie. Oczywiście, że tak. Oczywiście i nikt nie broni tego, żeby alpaki sprzedawać, rozmnażać również w tym celu, żeby kiedyś w przyszłości sprzedać, żeby handlować ich runem, które jest bardzo cenne i ma niezwykłe właściwości. Oczywiście, że tak, ale przede wszystkim trzeba kochać zwierzęta, trzeba wiedzieć, że zwierzę tak samo czuje i właściwie komercja zabija wszelkie emocje i uczucia, w stosunkach międzyludzkich również. W związku z powyższym, oczywiście, że można traktować komercyjnie i znam ludzi, którzy mają alpaki, hodują alpaki, czy posiadają alpaki, również w celach komercyjnych, natomiast równolegle, a nawet przede wszystkim kochają te zwierzęta, znają się na nich. Alpaki są wykorzystywane w wielu celach, to nie tylko jest sprzedaż nadmiaru jak gdyby w hodowli, choć rzeczywiście są to drogie zwierzęta. To jest również przerabianie runa, to jest sprzedaż samego runa, które jest bardzo wartościowe i niezwykłe ma właściwości, ale to jest także alpakoterapia, która jest teraz bardzo modna. Ale ta alpakoterapia to właściwie polega na tym, że wspomaga się różnego rodzaju terapię. Przede wszystkim bardzo skuteczna jest właśnie przy dzieciach, przy dorosłych również, ale szczególnie jeśli chodzi o wspomaganie terapii dzieci autystycznych, z porażeniem mózgowym, dzieci z zespołem Downa, jak również osób dorosłych, którzy borykają się z uciążliwościami, powiedzmy, XXI wieku, chociażby z depresją. Więc ta alpakoterapia i przebywanie samo z alpakami, czy wspomaganie terapii właśnie alpakoterapią jest bardzo skuteczne, potwierdzam to,
sama nie choruję na depresję. Mój mąż chyba też nie, mam nadzieję. Czym się różni alpaka od lamy? Pada często takie pytanie. Zresztą ludzie mylą alpaki. Większość myli alpaki z lamami i mówią, jak tam twoje lamy. Alpaka po pierwsze to jest zwierzę zupełnie inne. No, tym się różni, czym pies od kota. Oczywiście to są wielbłądowate, tak? Tak jak wszyscy jesteśmy ssakami. Albo jakby ktoś zadał pytanie, czym się różni mężczyzna od kobiety. No ja bym odpowiedziała zasadniczo, ale to samo dotyczy lam i alpak. Lamy są zupełnie innymi zwierzętami, mają inne zwyczaje, są troszeczkę wymagają innej hodowli, tak jak i wielbłądy, natomiast wszystkie należą do wielbłądowatych. I alpaki są o tyle ciekawe, że są najmilej wyglądające, o, może tak. Natomiast potrafią być charakterne, mają bardzo ciekawe zwyczaje. I z całą pewnością alpaka różni się tym od lamy, że mniej albo w ogóle nie pluje. To zależy oczywiście od charakteru alpaki. No i wyglądem też chyba. Wyglądem zdecydowanie są mniejsze. Są, dlatego wydają się bardziej przyjazne, są bardziej puchate. Lamy mamy, ja znam miłośników lam oczywiście, ale lamy są jednak bardzo duże, potężne, potrafią zdominować inne zwierzęta w stadzie, no, jak z nimi przebywają. Alpaki też próbują to robić, natomiast są bardziej przyjazne. One generalnie rzecz biorąc całe życie się boją. Alpaka się po prostu boi, to jest jej główne zajęcie. Jest bardzo płochliwa, to jest spowodowane tym, że one pochodzą z wysokich gór, z Chile, z Peru, między innymi. One tam muszą walczyć o przeżycie i nie są na końcu łańcucha pokarmowego. W związku z powyższym no, muszą być wyczulone jak łania, sarna, możemy tak porównać. Mają bardzo dobry, doskonały słuch i wzrok i węch. Natomiast jeśli chodzi o takie uczłowieczanie alpaki, no znamy takie przypadki, gdzie ludzie w mieszkaniach trzymają alpakę, to się bardzo źle kończy. Źle kończy dla człowieka przede wszystkim, dla alpaki również, ponieważ taka alpaka ona musi żyć w stadzie. Nie może, ma zaburzone, tak, dokładnie, emocjonalne wszystkie. Ludzie traktują to jak zabaweczkę. Traktują jak misia. Nie powinno się w ten sposób traktować alpaki. Wbrew pozorom wcale alpaka nie lubi głaskania, ani przytulania. Ale czasami się daje głaskać. Są bardzo sprzedajne, za marchewkę. Owszem, proszę bardzo, pogłaskaj mnie, przytul. Za jakiś smakołyk. Ale generalnie rzecz biorąc, to są zwierzęta, które żyją w stadach ze sobą, nie z ludźmi, nie z kozami, ze sobą. I ze sobą się najlepiej czują. I ze sobą się najlepiej czują. Dlatego każda jest na swój sposób indywidualnie inna. Oczywiście, ma swoją osobowość, tak jak i ludzie. Często spotykam się z tym, że jest jedna alpaka z takimi, my interweniujemy w Polskim Związku Hodowców Alpak. Często również niestety musimy podjechać i coś z tym fantem zrobić. Mianowicie alpaka jest trzymana z kurami i kozami jedna, sztuk jedna. Owszem, można alpaki trzymać z innymi zwierzętami, choć z pewnych względów nie ze wszystkimi jest to wskazane, chociażby na różnicę w rodzaju pasożytów, które posiadają, ale to jest inny temat, odrębny. I godzinami mogłabym się wbrew opowiadać, pozorom, prawda? Najlepiej z kurami alpaki funkcjonują, bo mają podobne rodzaje pasożytów. Żona posiada ogromną wiedzę na temat alpak, także ja tutaj próbuję coś tam na razie dorównać, ale to jeszcze nie mam szans. Jeszcze ja to kocham, czas, coś ode mnie chce, podlizuję się. Cały czas uczę. To jest tak, że jedna alpaka po prostu będzie bardzo smutna, a potem umrze. Ja nie mówię zdechnie, bo my hodowcy nie lubimy tego słowa, bo dla nas alpaka to jest członek naszej rodziny. Alpaki muszą być co najmniej trzy, więc ludzie, którzy kupują jedną alpakę, robią potężny błąd, a hodowca, który ją sprzedaje, robi potężny błąd i tych się powinno karać, jeśli ją sprzedaje i zachęca do tego. Powinien sprzedawać w grupie albo sprawdzić, czy inne alpaki są w stadzie i czy to jest tylko dołączenie do stada. Alpaki załatwiają się w jedno miejsce. Ja tutaj skrót, bo mogłabym godzinami mówić, ale chciałabym w skrócie. Są czyściuteńkie i jeżeli pokażemy im, gdzie mają się załatwiać, to one się tam będą załatwiać.
jak kot do kuwety. Dlatego są mało uciążliwe, jeśli chodzi o obornik. Sami wybieramy miejsce. I sami wybieramy. My wybieramy, pokazujemy, czyścimy poprzednie, w zasadzie grodzimy to miejsce, żeby nie korciło i one idą w to miejsce, które pokażemy my, czyli troszeczkę obornika w to miejsce niesiemy. A sam obornik jest bardzo wartościowy, na przykład w Niemczech sprzedaje się jako jeden z droższych nawozów, suszy i sprzedaje się. Alpaka ma 3 żołądki, więc zupełnie inaczej proces trawienia wygląda. Taka ciekawostka. O, wiele jest ciekawostek. Też byłem bardzo zdziwiony. Na początku myślałem, że żona trochę tutaj mnie podładuje. Co ciekawe, że nawożenie właśnie warzyw, nawożenie w ogóle roślin tym obornikiem alpaczym jest fantastyczne. Pomidory są takie. Rzodkiewki, no prawie takie, prawie jak mutanty. Rzeczywiście to jest bardzo dobry nawóz, jednocześnie zupełnie ma bardzo niewielki zapach nieprzyjemny, więc nie jest uciążliwy. Alpaka nie wydaje dużo dźwięku, w związku z tym nie jest uciążliwa dla sąsiadów, a miły widok. I co jeszcze z ciekawostek, ciąża u alpaki na przykład trwa 11,5 miesiąca, prawie jak u słonia. Jest to długi okres wyczekiwania dla hodowcy, ale rodzi się za to przepiękne jedno młode. Przepiękne jest to przeżycie dla każdego hodowcy, niezwykłe. Alpaka rodzi na stojąco, zazwyczaj nad ranem. To jako ciekawostka też o wschodzie słońca. Prawdopodobnie to jest uwarunkowane również genetycznie. Taki atawizm, który pozostał z tych gór wysokich i pustki, gdzie słońce jeszcze nie jest zimno bardzo, bo są różnice temperatur w nocy, a jeszcze słońce nie grzeje za bardzo, żeby to młode się nie przegrzało. Czyli jak rodzi, to wypada na ziemię młode. Tak? Młode wypada w ten sposób, w naturalny sposób się pępowina przerywa. Dla mnie to było przeżycie ogromne, tak jak się rodziły moje wnuki, bliźniaki, to mniej więcej te same nerwy i ten sam stres miałam przy rodzeniu się każdej z alpak u mnie, więc naprawdę jest to przeżycie. A bliźniaki moje kocham nad życie, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo przeżywałam każdy poród. Czasami alpakę trzeba dokarmiać, więc może być to kłopotliwe zwierzę i trzeba być świadomym tego, że samica może nie mieć pokarmu. Wówczas trzeba co 2, co 3 godzinki karmić i tak bardzo długo to trwa, żeby to młode przeżyło. Jest dużo, dużo jeszcze opowieści. Często można do Polskiego Związku Hodowców Alpak zajrzeć na stronę, można zajrzeć do samego związku, można zadzwonić do każdego z hodowców. Każdy z nas bardzo chętnie opowiada o alpakach. Mało tego, bardzo się wspieramy i bardzo popieramy hodowlę i propagujemy to, żeby rozpocząć przygodę. Ale jak jakieś problemy z alpakami, to tylko do Iwonki. Tu na Dolnym Śląsku jestem. Jestem do pomocy chętna i chętnie pomogę każdemu z hodowców, zresztą nieraz mam telefony. Bardzo proszę, to nic nie kosztuje, jedynie abonament w którejś z telefonii.